Witam serdecznie z Gojemników Morel Team. Niedziela, 16 sierpnia. Pierwszy lot konkursowy gołębi młodych. Wypuszczone o godzinie 6.40 z Namysłowa, 124 km, prawie 125. Teraz mamy godzinę 8.12, więc niedługo się powinny prawdopodobnie pojawiać. No zobaczymy, tak jak mówiłem, my w tym roku na spokojnie, zobaczymy co tam wyjdzie. Wiaterek dość mocno zapycha, północno, taki północno, lekko wschodni, typowo boczny, spychający tam na sekcję południową, na Sosnowiec. Sekcję południową gołębniki Mierzęcic powinni chłopaki dzisiaj odbić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. My żeśmy zakoszowali 69 ptaków, gdzieś tam jednego pominąłem. Miało być 70, jednego gdzieś przeoczyłem na gołębniku, bo tam jest parę takich, co podochodziły później z treningów i tak dalej zostało. Nie poszły na ten pierwszy lot, żeby statystyk po prostu nie psuć i nawet, no, może nie tyle statystyk nie psuć, co po prostu no tak, żeby je wsadzić, żeby na pewno zginęły, bo podochodziły w tygodniu umęczone, festo nie ma sensu, także może je tam nawet na kamerze widać, w boksie po lewej stronie siedzą i jednego gdzieś tam musiałem przegapić z tych, co powinni się na lot, więc poszło 69 sztuk. Tak jak mówię, w tym roku na spokojnie zobaczymy, co wyjdzie. Na pewno gołębie są kondycyjnie, fizycznie przygotowane. Trochę nie mają takiego ciągu do domu. Latają jako szalałe bardzo długo rano, odchodzą od gołębnika. No nie wiem, czy jak wpadną na to, żeby z lotu iść do domu, to powinno być dobrze. Jak pójdą sobie polatać, no to dobrze nie będzie. Także zobaczymy. Na spokojnie będziemy nagrywali przylot. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pogoda na miejscu startu ładna. U nas też ładna. Ciepło jeszcze nie jest. Chociaż moim zdaniem, tak jak zawsze mówię, te temperatury w ogóle nie przeszkadzają z gołębią, no ale niektórzy tam bardzo się ich boją, więc zobaczymy co będzie, będziemy nagrywać, także dobry lot panie i panowie, oczekujemy na gołąbki. No i są pierwsze gołębie, 2, 4, 6, około 7-8 sztuk. We'll be right back.
O, no i nagrywa się. No i tak, koledzy, jest tam 15 sztuk. Myślę, że nie ma co dalej nawet nagrywać, bo można na nie jeszcze trochę poczekać. Z tego, co tam słyszę, koledzy mają dużo lepiej. Tomek kajdzik dość mocno. Nie wiem, jak tam na południu oddziału. Ale tak jak mówiłem, no, nie mogę mieć pretensji do gołębi, bo tak jak mówiłem, te przygotowania były olane. Wiedziałem, że tam szału nie będzie i nie ma. Także cóż, będziemy dalej sobie oglądać przylot i spokojnie, tak jak mówiłem, 3-4, może 5 lotów i raczej sobie tam damy spokój. Chyba, że się pogoda wcześniej zepsuje, to tam pójdą ze 4 loty, może 5 tych oddziałowych, bezokręgowych i tyle, i zobaczymy, co tam będzie, bo trzeba też troszkę odpocząć i tyle, nie? Także nagramy coś tam później jeszcze po południu i pewnie będą wyniki. Gołębie się zlecą albo się nie zlecą, to damy znać, jak jest i nagramy coś. Także dobry lot. No i witam serdecznie. Zeszło mi trochę dłużej niż od popołudnia w niedzielę. Dzisiaj jest chyba czwartek, także chwilę czasu to minęło, zanim dograliśmy tą drugą część materiału. Jeśli chodzi o wyniki z tego lotu, który tam żeśmy widzieli, to tam chyba te 15 ptaków właśnie było w prize time, czyli w konkursie. Z 69, no więc jest słabo, no aczkolwiek można było się tego spodziewać. Jeśli chodzi o stan, to tych gołębi wróciło 68, jeden nie wrócił. Aczkolwiek na ten lot szykujemy znowu 70 tych na chipy. Tam jeszcze parę jest takich, co chipów nie dostanie, bo są, nie zasługują na to nawet. No, aczkolwiek czy tyle będzie, to zobaczymy. Jutro koszowanie. Dzisiaj gdzieś tam jastrząb trochę je przegonił. Widzę, że jeszcze jednej sztuki brakuje, więc może zjadł, ale to taka akurat samica, co tam się troszkę obijała. Coś gdzieś nie do końca się pozbierała po jakichś tam treningach, wywózkach i tak dalej, także trudno, zeżar ją to zeżar. Będzie mniej na lot o jednego i tyle. No chyba, że jeszcze coś zginie, bo jeszcze dzisiaj miały oblot. Oblotujemy je tam raz dziennie, czasem dwa razy dziennie, jak mi się chce, szczerze mówiąc. Nie ma w tym roku żadnej tam spiny, tak jak już mówiłem, więc przyjeżdżam do gębi dopiero o 9, 10 ja dojeżdżam. Ponad 30 km do ptaków, także no nie chce mi się po prostu, muszę odpocząć. Też wolę ten czas rano spędzić z rodziną. Wiecznie od 1 kwietnia, praktycznie tam od końca marca, 4:30 pobudka i wyjazd, i wracam wieczorem. Mam małe dzieci, które wtedy już śpią i tak dalej, więc bez sensu jest to, żeby cały czas mnie nie widziały, czy tylko jak tutaj do mnie przyjadą. Więc wolę sobie odpocząć, zjeść jak człowiek śniadanie i tak dalej. Nikt nie pracuje tak, żeby pracować codziennie po 14-16 godzin na dobę, i ja też nie mam już na to siły. W zeszłym roku było trochę inaczej, na stare może brakowało takiej kropki nad i, takiego tąpnięcia w tych wynikach, to gdzieś tam na te smole też się spinałem, że trzeba coś udowodnić. Natomiast ja uważam, że już nic nie muszę, przynajmniej w lotach gołębi młodych, udowadniać, bo lotowałem z różnych posesji w 3 różnych oddziałach, zawsze potrafiłem dominować i wygrywać i naprawdę miażdżyć te listy konkursowe, więc ja nie uważam, żebym musiał cokolwiek pokazać. Wiadomo, że jak morę odbija słabo, to cała Polska już o tym gada i Boże, co się stało. Mnóstwo ludzi z jakimiś tam wiadomościami, SMS-ami, telefonami, co się stało. Niektórzy wiadomo dobrze, niektórzy źle, nic się nie przejmuj, Bartek, będzie lepiej, ale to ja nie jestem zaskoczony, ja wiem, co robię i też już parę lat tymi młodymi naprawdę lotuję i mam na tyle doświadczenia, że ja wiem, kiedy one są w formie i kiedy mogą wygrywać i dominować, a wiem, kiedy nie mogą. I skoro już od miesiąca ponad mówiłem przed pierwszym lotem, że nic z tego nie będzie, no to ja byłem w pełni przygotowany na to, że nic z tego nie będzie, bo nie pracowałem nad tym, żeby było, więc no byłoby to co najmniej dziwne, jeśli ja, nie przygotowując tych ptaków, bym wygrywał z ludźmi, którzy na pewno się o to starali. Także to nie jest tak, że coś mi nie wyszło, czy nie wiem, czy jestem załamany tym, że nie idzie. Wiem, że nie idzie i wiem, że nie pójdzie i wiadomo, jak będzie lot był bardzo, znaczy tak mi się wydaje, że był łatwy, bo tam nie dzwoniłem po chłopakach, później w poniedziałek, wtorek się okazało, że tam po parę ładnych sztuk brakuje, no mnie się te gębie zleciały, natomiast ja zrobiłem tam może tylko kilka treningów przed lotami, ale takich solidnych i z odległości i w południe puszczane w upale, to tam odsiałem to, co było słabe, czy tam co nie potrafiło wrócić. W tym sensie. Natomiast lot był za łatwy, żeby takie gołębie nieprzygotowane były w stanie coś tam się popisać. Aczkolwiek myślę, że
na lotach takich jak na przykład teraz się zapowiada z południowym wiatrem, o ile ten wiatr się utrzyma i gdzieś tam będzie wstrzymywał te gołębie, to powinny troszkę lepiej wypaść. Może za 2-3 tygodnie, jak się bardziej tak ustabilizują, to też wypadną lepiej. Bo wiadomo, moje te młode były nieoblatywane od początku, tylko dopiero... O, przepraszam. Po 10 czerwca zacząłem je otwierać, więc takie gołębie też wymagają tego, żeby je dobrze rozlatać, roztrenować, żeby wejść z nimi na obroty. No w tym roku tego wszystkiego brakło. Nie było gdzieś tam takiej pasji do tego zaangażowania. Więc no nie była ta robota wykonana z suplementami. Wiecie, że ja zawsze powtarzam, że z suplementami, z karmami trzeba wejść już miesiąc przed lotami, żeby te gołębie się do tego przyzwyczaiły, zwłaszcza młode, do tej energii i tak dalej, żeby był ten balans między siłą a rozumkiem. No w tym roku tego wszystkiego nie ma, nie? Ja tam wszedłem z półtorej tygodnia przed pierwszym lotem z jakąkolwiek suplementacją, z tymi karmami lotowymi, więc przed pierwszym lotem te gołębie mi bujały po 3, 4, 5 godzin nawet na oblotach. No tak nie może być, bo to wtedy nie ma tego balansu. Ten gołąb lata niby, bo jest zdrowy, bo się czuje mocny, bo dostaje te suplementy, dostaje karmę lotową, ale to jest złe dla niego, bo on się wycina po prostu. On się wycina, on się niszczy tym lataniem i z czymś takim nie da wejść się dobrze na loty. Także no w tym tygodniu mówię, no te obloty są mocno nieregularne, też przyjeżdżam o 9, czasem 10, dzisiaj byłem chyba przed 11 dopiero, więc te obloty tam raz dziennie, czasem jak mi się chce i przyjadę wcześniej, no to wtedy dwa razy zrobię, aczkolwiek to są takie obloty też nie takie jak powinny być, no ale te gołębie już się ustabilizowały, już nie odchodzą tak bardzo i latają sobie tam godzinkę, półtorej godzinki, czyli już jest ok. Zdrowie jak najbardziej jest, bo też tam mnóstwo adeno, nie adeno, ja tam nigdy nie mam problemu z adeno, wszystko jest ok ze zdrowiem gołębi, także no myślę, że teraz jak się ustabilizowały, za tydzień, dwa powinny już wejść na takie normalne obroty, to myślę, że coś tam lepiej polecą niż to, co pokazały na pierwszym locie, no natomiast no nie ukrywajmy, nie ma szansy na żadne tam dominacje. Wiadomo, że gdybym się spiął w sobie i przez dwa tygodnie pochodził przy tych gołębiach tak jak należy, naprawdę przyłożył się do nich, to są w stanie w ciągu dwóch, trzech, bo jakąś tam bazę taką podstawową formy, może nie formy, ale kondycji, wydolności mają zrobioną, więc jakby się takie dokręciło, w dwa tygodnie są w stanie wejść na wysokie obroty. No, natomiast no, nie widzę takiej potrzeby, nie ma takiej chęci, może tej pasji trochę brakło, może przemęczenie tym sezonem starych, który był mocno taki skomplikowany. Natomiast pochwalę się tym, te wyniki na stare naprawdę się szykują fajne, bo tam w oddział, okręg Katowice podał do wiadomości jeszcze przed weryfikacją wstępne wyniki. Przepraszam bardzo, im więcej śpię, tym bardziej mi się chce spać. Podał te wyniki, więc w A kategorii nie ma wyniku lepszego od naszego. Tam chyba najlepszy jest 140 Kofi, a my mamy 83. W B kategorii jest Piotrka Bugały 55, drugiego już nie ma lepszego od naszego w B kategorii. I w C kategorii też tam dość fajny wynik mamy, który powinien nam dać sklasyfikowanie w regionie, no ale tą A i B kategorię myślę, że jeszcze nie ma wyników w okręgu Śląsk Południe, no i naszego Śląsk Wschód, aczkolwiek z tego co tam widzę, to mniej więcej i w A i w B do nas należy wybór, w którym chcemy stanąć na podium. Drugi wynik powinien być też jeszcze tam w dziesiątce regionu, no ta C kategoria, myślę, że będziemy tam w tej 40, może 30 sklasyfikowani, zobaczymy jak to wyjdzie. No i w Polsce z tego co widzę ta A kategoria, no bo to wiadomo, że do Polski, no to do Mistrzostw Polski wybierzemy tą A kategorię raczej, to myślę, że no szansa na pierwszą dziesiątkę Polski jest, także naprawdę fajne wyniki w tym roku. Fajne wyjściówki gołębi do olimpiady na przyszły rok. Kupę jest gołębi takich, które naprawdę mają tam po 4, po 5, niektóre 6 konkursów takich naprawdę czołowych, także no i są fajne wyjściówki. Na pewno przez tą zimę, przez te targi i tak dalej, jak to wszystko wróci do normalności, mam taką nadzieję, nie będzie syfu z koronawirusem związanego, wrócą te targi, te wyjazdy, to tam znowu będzie tak jak co roku, że ten przesyt będzie tych targów, tego wszystkiego i później jakiś pająk. I później wrócimy z tą pełną motywacją na loty gołębi dorosłych i nie ukrywam, że w przyszłym roku na lotach gołębi dorosłych będziemy chcieli już powalczyć na wszystkich frontach, że tak to ujmę. Może poza tradycyjnym mistrzostwem oddziału, bo tam wiadomo, no jak przyjdzie jakiś taki lot, jak ta pierwsza 500 w tym roku, że będzie znowu ściana deszczu, a oddział albo okręg się uprze, żeby jechać, no to tam nie zakoszujemy, odpuścimy mistrzostwo tradycyjne oddziału, ale na kategorie ABC, maraton, GMP, Inter, na pewno się będziemy bardzo mocno nastawiać, żeby powalczyć, żeby pokazać już tą siłę taką pełną z tymi trzylatkami, dwulatkami. No i mam nadzieję, że z tych 70, tam jest chyba, no prawie 80 jest tych młodych,
jakby nam ze 40 takich było fajnych do wybrania na roczne, to myślę, że jesteśmy w stanie, no i w rocznych oczywiście gębiach też będziemy chcieli mocno walczyć. Także jest dobrze. Myślę, że przyszły rok będzie morelowy. Zobaczymy, aby wszystko tylko dobrze do tej pory szło, to nie ma co wybiegać tak bardzo w przyszłość, ale myślę, że będzie dobrze, że będzie fajnie. O, gołębie wreszcie będą w tym samym gołębniku, w którym leciały jako roczne i dwulatki, to będą dalej, bo w zeszłym roku były, w tym roku były znowu jeszcze przenoszone. Teraz już zostaną w swoim gołębniku, więc teraz mają młode, już się wykluły, więc wszyscy, którzy zamówili młode po lotnikach, którzy je zaliczkowali oczywiście, bo tylko o tych ludziach mówimy, to mogą się odzywać, będziemy wybierać już kto z czego chce tam dokładnie, bo młode się już pokluły i wszystkie lotniki mają po dwa młode zostawione, także tych młodych będzie tam ponad 40 sztuk. 40 jest zamówionych, także wszyscy ci, którzy mówię, zamówili, tylko że też zaliczkowali, bo ci, którzy tam dzwonili, rzucili jakieś dwa słowa, a później zginęli w eterze, to mówię, to tam się takie rzeczy nie liczą, ale ci, którzy zadzwonili, zaliczkowali, mają się odzywać. Te młode będą niedługo gotowe. Było ich 40 sztuk zamówione, jest ponad 40, więc jeszcze tam zobaczymy, jak się wszystkie wychowają, to myślę, że 5 sztuk nadmiarowo będzie, 5-6, coś takiego. I stare gołębie zostały wreszcie poszczepione, bo powinny być tydzień po sezonie szczepione, ale tak jak mówię, miałem tam taki przesyt tego wszystkiego, musiałem trochę odpocząć, jakichś tam innych rzeczy do załatwiania, także dopiero teraz tydzień temu zostały zaszczepione gołębie dorosłe. Drugi lęk młodych został zaszczepiony, tych późnych. I dzisiaj właśnie mamy tam zmieszaną już wodę z inwermektyną, z roztworem inwermektyny. Będziemy zaraz kąpać te późne młode wszystkie, żeby te piórojady po prostu z nich zeszły, no bo tam wiadomo, jak są oddzielone, same pierzą się, to jakiś tam dziadostwo się zawsze przypląta, a to fajnie, żeby tego nie miały, więc przejdziemy pokazać te młode i tą wodę, z którymi zaraz będziemy pracować. I o, sobie możecie zobaczyć, tu jest ta woda właśnie z inwermektyną rozmieszana i my po prostu zamiast kropić te młode, to będziemy je wszystkie w tym wiadrze jakby moczyć, kąpać. I teraz tutaj sobie zobaczycie, to są młode z ostatniego lęgu, połówka, reszta jest w innym boksie, to są najmłodsze, one są, były teraz zaszczepione drugi raz, dosłownie parę dni temu, już nie pamiętam, z tydzień powiedzmy, tak jak lotniki były szczepione, to one też były szczepione i są to ostatnie młode odłożone do rozkładu, jeszcze tam jakieś są parowania, ale to są takie typowo dla nas zostawione, natomiast tutaj są te młode, które będziemy teraz kąpać. To są trzy przedziały tych starszych młodych. Są wszystko gołębie przeznaczone na sprzedaż, na targi. Gdzieś tam dla nas coś wiadomo zostanie do dalszej hodowli, bo są to wszystko gołębie z rozpłodu. Tutaj są kolejne, najstarsze. Tych młodych, ten boks i boks obok to są najstarsze z tych młodych, fajne, już się dość mocno przepierzyły. Także dużo jest też pytań właśnie, czy sprzedajemy młode, jak sprzedajemy i tak dalej. Także tak jak mówię, można dzwonić, pytać. Dużo było też pytań o te gołębie roczne do likwidacji, ale mówię, my gołębie, które są do likwidacji, są do likwidacji, my ich nie sprzedajemy. Tu są ptaki, jeszcze przerwę na chwilę myśl. Tu są wszystkie ptaki, które idą na Stany Zjednoczone, Kanadę, na aukcje, na portale aukcyjne oraz do naszego kolegi Andrzeja, z którym będziemy jakieś tam aukcje przeprowadzać na pewno na jesieni w Stanach Zjednoczonych. Jak się uda, to w Kalifornii będziemy, może w Nowym Jorku, Chicago, zobaczymy, gdzie tam dokładnie. To są wszystkie młode, które są tutaj z naszych breederów przeznaczone na te aukcje właśnie tam do chłopaków, do Stanów. Notabene super chłopaki tam są, zwłaszcza ta Polonia w Chicago. Czy ogólnie chłopaki tam z Kanady, tak samo rodzina Copper, Jerry Les z żoną, super nas przyjęli w Kanadzie, naprawdę nas tam na Niagara Falls wzięli, do siebie do domu zaprosili, kapitalni ludzie, wspaniali ludzie, super nas tam ugościli. Później w Chicago Andrzej Wacław, nasz agent, który nam tam dużo pomaga, to samo, nie wiem, tam Klaudek Kalemba, Ziggy Szuba, Adam Hajduga, Patryk Sikorski, no masa chłopaków, nie wiem, żebym nikogo nie pominął, bo się obrażą, a masa chłopaków fajnie się tam nami zajęli, pomagają za każdym razem, jak jesteśmy, także naprawdę miło się tam czas spędza przy okazji, robiąc interesy gołębiarskie. Fajnie tam też nasze gołębie podlatują, bo tutaj kolega
nie wiem, czy mogę mówić, czy nie mogę mówić, więc się nie pytałem, nie będę mówił kto dokładnie, ale jeden z kolegów właśnie z Chicago na wspólnym gojemniku ma takiego ptaszka, który super tam cały czas w czołówce siada. Jest po naszym gołębiu, którego w zeszłym roku właśnie na aukcji w Chicago nabył i to też w sumie poprosił, żeby mu polecić jakiegoś gołębia samca. Nie oglądając go, po prostu zdał się na mnie, wybrałem mu jednego samczyka, notabene syna cyborga i 031, czyli 031 to jest matka do matki pana, siostra do matki pana Mary, a cyborg, no to jest wiadomo, nasz jeden z naszych najlepszych samców rozpłodowych z linii Witekopa i właściwie to dzisiaj będziemy pokazywali kolejnego gołębia rozpłodowego, to weźmiemy pod lupę cyborga i go pokażemy, żeby go od razu zobaczyć, jak o nim mówimy. I tam kolega właśnie nie widząc tego ptaka zdał się na nas, kupił go i wysłał po nim młodego na wspólny gojemnik w Stanach i ten gołąb cały czas tam super siada, także mam nadzieję, że z finału wygram mu kupę kasy, najlepiej główną nagrodę, to wtedy na jakiegoś szampana się załapiemy, jak przylecimy do Chicago znowu, także tyle na ten moment. Pójdziemy później do gojemnika rozpłodowego pokazać cyborga, to jeszcze może coś tam powiem, jak mi się coś przypomni mądrego albo mniej mądrego, także dobry lot. Witam serdecznie. Już teraz z gojemnika rozpłodowego. Ptaki się pierzą, więc się dość sypie z gołąbka. Jeszcze wracając do tematu Stanów, bo tam zdaje się pominąłem jedno nazwisko bardzo ważne jeszcze z Polonii, z chłopaków. Tomek Łukaszczyk, Tomi, też zawsze bardzo dużo pomaga. Był z nami na Florydzie. Mega fajny młody chłopak, młody hodowca. Super kolega. Także miał teraz być w Polsce, nie wiem jak tam z tymi lotami przez tą koronę, miał nas tu odwiedzić, ale zobaczymy jak to tam wyjdzie, też super chłopak. No ale wiadomo też, to nie tak, że tylko Polacy nas fajnie przyjmują, bo tam czy Sam Junen nas miło przyjął, czy Dani Sisio zawsze super nas przyjmuje, zaprasza, zawsze gdzieś tam na jakiś wspólny obiad, bardzo fajny chłopak, czy Mario Zdzichowski, wariat, impreza z nim to jest coś do przeżycia, chyba tylko tam. No są też chłopaki tam, Lolo Ramirez z Kalifornii, u którego pewnie będziemy w tym roku, także no jest kupa fajnych chłopaków, także naprawdę lubię tam jeździć, lubię jeździć do Stanów, bo tam naprawdę jest fajnie, można przeżyć wiele rzeczy, których tutaj w Polsce czy w Europie czy gdzie indziej na świecie się nie przeżyje, także tyle wchodzenia w tyłek kolegom z Ameryki, pozdrawiam wszystkich. Tutaj teraz mamy cyborga, jest to jeden z kolejnych podstawowych, bazowych gołębi, syn, to znaczy to jest wnuk Witekop Sylwester od Barta Geringsa. Mieliśmy syna Witekop Sylwester, Last Witekop 288, końcówka numeru, taki z 14 roku. Niestety z powodów tam finansowych musieliśmy go sprzedać. Wylądował w Japonii, nawet pytałem, czy jest możliwość odkupienia go. Niestety z Japonii nie da się gołębia przywieźć. Więc mamy kilkoro jego dzieci w rozpłodzie, które są u nas teraz takimi podstawowymi breederami, podstawowymi rozpłodowcami. I tutaj właśnie ten wspomniany wcześniej cyborg. Kapitalnie w wielu hodowlach z niego latają dzieci. No dzieci to pewnie są w rozpłodzie, ale wnuki kapitalnie latają na lotach gołębi młodych, dorosłych, na wspólnych gojemnikach właśnie w Ameryce. Ten, który teraz tak fajnie leci, to po jego synu. I to jest ten nasz właśnie cyborg, syn Last Witekopa. I Last Witekop, czyli syn Witekop Sylwestra, parowany był na samicę od Barta Geringsa, też siostrę Sweetie, czyli olimpijki z kategorii bez Poznania, także przepiękny gołąb. Cyborg, dlatego że jak widzicie, pewnie nawet na filmie to widać, jest olbrzymi, ma taki potężny łeb, także ja na niego mówię cyborg i tak się przyjęło i tak zostało. W tym roku jest to ojciec najlepszego rocznego samca oddziału. W G kategorii, tam jeszcze nie wiem, nie widziałem wyników G kategorii, ale pewnie w czołówce będzie dwóch jego synów w G kategorii. Ogólnie mieliśmy trzy roczne do lotu. Jeden ma 7 konkursów, samiec, samiczka 8 konkursów i ten syn, najlepszy lotnik oddziału w rocznych 9 konkursów. Na 10 lotach były wszystkie, więc 7, 8 i 9 konkursów mają. W tym każdy kilka szpicowych, ten 0,88, najlepszy lotnik oddziału roczny, jest liczony do A i do B kategorii. I drugi syn, taki 10,187 jako młody, był drugim lotnikiem oddziału według punktów, drugi według koeficjentu, drugi, trzeci w F kategorii. Wszystko za naszymi ptakami, głównie za tą samicą 0,43 i w FC za takim samcem 101. I w tym roku także kapitalnie latał do kategorii A, do kategorii B liczony. Także no fenomenalne gołębie, które latają jako młode, jako stare. Także pięknie ubarwiony, taki mazany samiec.
Także kapitalne gołębie i to nie tylko te trzy w tym roku, ale w poprzednich latach też z niego już gołąbki kapitalnie latały. W 2018 roku mieliśmy taką super pstrą niebieską samicę. Na lotach młodych też się fajnie wykazywała z ostatniego lotu. Gołębi młodych była u nas pierwsza na gołębniku. Niestety na wiosnę jomiastrząb zgarnął. Była taka niesamowicie fespstra niebieska jomiastrząb na wiosnę. Zgarnął przed lotami rocznych, a szkoda, bo się fajnie zapowiadała. Także kapitalny gołąb, kolejny z tych naszych bazowych gołębi. I tutaj będzie jego bratem, jest półbratem z tego samego ojca, jest właśnie Witek Opek, ten słynny. W następnym filmie, pewnie jeśli jesteśmy już w tej linii, bo widzieliście, już była linia tego starego Holbena 262. Była linia tych gołębi od Ivo Rensa, tej samicy 981 i 313. To jest jakby druga linia gołębi. Trzecią linią są właśnie potomkowie tego Last Witekopa, tego 288. W tym głównie Cyborg i Witekopek, którego przedstawimy w kolejnym filmie. I jeszcze jeden taki samiec, oryginał od Geringsa właśnie. Też wnuk Witekop Sylwestra, także kapitalna linia gołębi, także u nas do krzyżowania z tymi pozostałymi ptakami. I później na koniec będzie pokazana ostatnia, czwarta linia gołębi, jaką posiadamy, także no, jest to jeden z najlepszych gołębi rozpłodowych u nas w gołębniku 2390. On ma starą obrączkę z 13 roku, ale został wychowany w roku 14, tuż przed sprzedażą właśnie Last Witekopa na pipie, zanim pojechał na pipę. To właśnie były dwa jajka i to jest 2390, a drugi numer 160. No ten Cyborg jest dużo lepszy niż ten 160, ale 160 też ma tam jakieś przebłyski fajne w rozpłodzie. Także tak wygląda nasz Cyborg. Jeszcze tu plecy pokażemy. O, nie widać. Kamerka jest tak ustawiona, że ciężko mi jest to pokazać. Także kapitalny gołąbek, samiec. Jeden z podstawowych ptaków naszej hodowli. Teraz właśnie zaparowany na córkę starego Holbena i takie młode sobie zostawiamy do rozpłodu. Także dobry lot, hodowcy. Nagramy coś pewnie po następnym locie gołębi młodych, który już w sobotę. Co wyjdzie, to wyjdzie, zobaczymy. Myślę, że powinny siąść coś tam lepiej niż na tym pierwszym locie. A co będzie dalej, zobaczymy. Na spokoju tam. Widzicie, zeszło mi z tym przeniesieniem się do gojnika rozpłodowego tak, że dzisiaj już jest piątek, już dzisiaj koszujemy. Ptaki młode tam siedzą na wolierze, może podejdziemy. Jest teraz koło godziny tam przed 17 chyba. Nie wiem, koło 19.30 chyba. Jedziemy na punkt koszować ptaki. Tak. Zeszło mi się, miał być w czwartek film wrzucony, ale tak jak mówię, troszkę dużo zajęć mam takich około hodowlanych i nie tylko. Jakichś tam transportowych, zaczyna się po tej koronie pieprzonej za przeproszeniem wszystko ruszać wreszcie. Więc też się trzeba na tym skupić, żeby się trochę odkuć po tej strasznie nędznej pierwszej połowie 2020 roku. Tak jak widzicie, te chore na adeno, strasznie młode, bo taka fama poszła, nie powiem, bo sam ją trochę podkręciłem, ale jak widzicie, ptakom nic tutaj nie dolega. Zawsze u nas ptaki są w dobrym zdrowiu, nigdy się nic nie wydarzyło. Wiemy, co robimy i jest naprawdę fajnie, także widzicie. Broń Boże, nic tym gołębiom nie dolega, a że nie lecą, po prostu nie są przygotowane na wyścigi. Chociaż mówię, tutaj dużo nie potrzeba, tak jak mówiłem wczoraj na filmiku. Dwa tygodnie takiej wzmożonej pracy z nimi i na pewno byłyby w stanie powygrywać, także zobaczymy, jak tam się będzie pogoda kształtować, chęci do pracy, których na razie brak. Nie mówię, jak się nic tam nie zmieni, to raczej pójdą 4-5 lotów i koniec, a jak coś się zmieni, może ktoś tam ciśnienie mocniej podniesie, to może się je na okręgówkę przygotuje. Zobaczymy. Nie mówię tak. Wszystko możliwe, zobaczymy, jak będzie. Na razie pogoda jest fajna, to się tam jakieś chęci może znajdą. Zobaczymy. No, na razie nie nastawiamy się na nic. Myślę, że jutro powinny ciut lepiej siąść. Wiatr też jest taki południowy, więc bardziej wypychający ku górze, trochę wstrzymujący, więc powinno się już bardziej liczyć ta siła i jakość gołębia niż samo tam takie wpadnięcie jak na ostatnim locie. Jeszcze tak w dwóch słowach wyjaśnienia, czemu ja o tych wiatrach mówię, bo tam niektórzy źle na opak rozumieją, że ja tam tłumaczę się wiatrami i tak dalej. Nieprawda, każdy kto mnie zna wie, że ja uważam, że wiatry nie mają niemal żadnego znaczenia w końcowym wyniku. Może to wiatr może przeszkodzić wygrać pierwszą pozycję na liście konkursowej, ale nie może, nie wiem, sprawić, że gołębie nie siądą w konkursie albo siądą poza setką. Nie? Tam może być minuta, dwie straty, ale nic więcej przez wiatr. Także
Ja zawsze podkreślam ten wiatr, żeby pokazać wam, że to nie ma znaczenia. Jeśli gołębie są w formie, tak jak było na lotach starych, nieraz mówiłem, że powinno bić południe, a biliśmy my na samej północy, nie? Także jeśli gołębie są w formie, to nie ma znaczenia. Natomiast jeśli gołębie nie są w formie, tak jak to było właśnie na tym locie pierwszym, to widzieliście, to co z tego, że gołębie są, jak nie były przygotowane, nie były w formie. Cała sekcja południowa sosnowiecka napierniczyła, tam była ze 100 pierwszych gołębi, a tu się gołębie nie wybiły. No dlatego, że po prostu nie były w formie lotowej. Gdyby były w formie lotowej, to na pewno by się wybiły do czołówki i nie ma opcji, że nie, bo już to udowadniamy od 2015 roku, że jak nasze ptaki są w formie, to wiatru za bardzo i tam nie czują, nie? Także wiadomo, że nie zawsze też się da wygrać, bo nie ma tak, żeby kurczę 20 tygodni w roku loty starych i młodych zawsze wygrywać, nie? No bo to za czasem coś po prostu nie wyjdzie, ale wiatr naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Gołębie są w formie, gołębie są bardzo dobre, to one sobie ze wszystkim poradzą. Mówię, mogą przegrać tam o minutę, dwie, ale nie może się tak zdarzyć, że całą szpicę, całą pierwszą setkę nic nie odbijasz, bo wiatr źle wiał. To znaczy, że szły w peletonie, nic się nie wyrwało i po prostu jak weszło stado, tak one weszły. A to chodzi o to, żeby one się wybiły przed stado, wyprzedziły i wtedy one idą tam, gdzie zawsze mają dom. Nie ma przelatywania na Ukrainę, nie ma żadnych cudów, tylko naprawdę jest tak, jak powinno być. Jeszcze rzucimy okiem, do mojego dziadostwa wejdziemy. Mam nadzieję, że się nikt nie przerazi, bo tutaj jest jak jest. Tam tego nie ukrywam, warunki są jakie są. Pokażemy karmę. No, tych starych, młodych zawsze dostają taką karmę. Zobaczcie, to na 100 km z wiatrem, pod wiatr, jakby nie było, zawsze stare, młode dostają taką karmę. To jest od cholery orzeszków ziemnych. Cztery karmy energetyczne typowo zmieszane razem. Jak widzicie, gołębie nie przelatują na Ukrainę, nie gubią się i tak dalej, nie? Także nie wierzcie w cuda, ma być gołąb, ma być zdrowy, ma być w formie i on sobie ze wszystkim poradzi. Nie traktujcie tych ptaków jak idiotów, bo one wiedzą, gdzie mają lecieć. Jak są w formie i przygotowane, to one nigdzie nie polecą, nie będą zwiedzać Ukrainy. Także dobry lot, hodowcy, trochę wiary w swoje ptaki i do usłyszenia.